Nasz ostatni wspaniały hodowca mieszka w miejscowości Nilbay As. To niewielkie miasteczko leży, jak sama nazwa wskazuje, niedaleko As. Kilka kilometrów stąd znajduje się wielkie miasto Genk, słynące z dobrze rozwiniętego przemysłu górniczego. Wszystkie te miasta należą do Limburgii, krainy dobrze znanej miłośnikom gołębi pocztowych. Przybywamy na ulicę Kruistrat, która często gości hodowców gołębi z całego świata. Mieszkają przy niej wielcy tego sportu. Musimy tu wspomnieć chociażby o Josie Tone, który już jest żywą legendą. My zajechaliśmy jednak kilka domów dalej, do nie mniej utytułowanego hodowcy, który mieszka pod numerem 24. Gospodarzem tego prześlicznego domku jest Jan Wojciechowski. Swojsko brzmiące nazwisko zdradza od razu jego pochodzenie. Dziadkowie pana Jana przyjechali do Belgii na fali wielkiej emigracji, jaka miała miejsce w latach 30. ubiegłego stulecia. Pomimo tego, że Janek, bo tak na niego tu wszyscy mówią, nigdy w Polsce nie był, posługuje się ojczystym językiem w sposób perfekcyjny. Jednakże nasz gospodarz miał pewne obawy co do swojej znajomości języka polskiego i zaprosił specjalnie na nasze spotkanie swojego przyjaciela Michała Kocura, który często odwiedza Polskę i świetnie wszystko rozumie. Wokół domu zostały wybudowane bardzo duże gołębniki. Ptaki mają tu mnóstwo wolnego miejsca. W tej hodowli postawiono na jakość, nie na ilość i nie przebywa tu za dużo gołębi. O Janku Wojciechowskim od wielu lat jest głośno w Belgii. Co roku rozpisują się w gazetach o jego świetnych osiągnięciach lotowych. Wielokrotnie stawał on na najwyższym podium. Jego specjalnością są loty krótkodystansowe. Spowodowane jest to tym, że pracuje zawodowo i nie miałby czasu na loty z dłuższych odległości. Loty dalekie wymagają od hodowcy o wiele więcej czasu, a tego wciąż mu brakuje. Jego wyniki są naprawdę fantastyczne. Patrząc na listy konkursowe, nie znajdziemy lotu, gdzie nazwisko Wojciechowski nie znajduje się w ścisłej czołówce. Z powodzeniem konkuruje on z tak świetnymi i uznanymi hodowcami jak Jos Tone i Dirk Lekkens. Są nawet loty, w których ci hodowcy są w dalekim tyle za gołębiami Janka. Nazwisko Janka Wojciechowskiego nie jest za bardzo znane w naszym kraju, bowiem ten hodowca nie zajmuje się komercyjnie gołębiami i nie zależy mu na rozgłosie i sprzedaży za wszelką cenę. Tym bardziej interesuje nas postać naszego gospodarza. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak zaczęła się jego przygoda z gołębiami, a także jak trafił on tutaj na belgijską ziemię. Ja się nazywam Wojciechowski Janek. Ja tutaj urodziłem się. Mama miała, nazywa się Kurkiewicz Mariana. Mama miała jeden lat, jak przyszła w Polsce na Belgię. I ojciec też się nazywał Wojciechowski Cesiu. Umarł jak miał 55 lat. Mama była sama i miała 7 dzieci. Tata też grał ze gołębiami i my 3 syny byli. Sylwek i ja i Dani. A jeden ze gołębiami grał, to był Janek. Inni dwa nie grali ze gołębiami. Tata też zawsze bardzo dobrze grał ze gołębiami. Ożeniłem się ze kobietą, to moja druga kobieta. Pierwsza kobieta, ten ojciec też grał ze gołębiami. 20 lat temu ja tutaj przyszedł mieszkać i tutaj teraz graję 20 lat. 20 lat graję tutaj. Tu są bardzo dobre hodowce, Jos Tone, Dirk Lekkens. I bo może na te 20 lat, 10 lat wszystko wygrałem tutaj. 5 lat temu, 5 lat na to ja wygrałem nacjonal w Belgii, drugi, trzeci, szósty na ten kort, jak się to mówi, ten vitesse.
Zawsze byłem w Belgii Nacional pierwszy 10. Ja mam teraz 150 gołębie i ja mam tę linię od Derwa Albert, Smeers Albert, Herbots, Verkamme, jednego samicka mam od Verkamme, Lekens Hermans. To są takie Etienne Pauwels od Hasselt. Jak łączysz parę? Czy bardzo bliska rodzina, czy... Też. I tak. Ja. Ja zawsze spróbuję, nie siostra i brat, ma pół brat i pół siostra, to ja Gołębiami młodymi lotujesz? Też. Drugi lot byłem drugi od Belgii, na te młode gołębie. A te stare gołębie, te dwa dobre stare gołębie, tam młode od niego, od te dwa, to byłem drugi tu w Belgii, na ten Vitesse, jak się to mówi tutaj. Ma my grali tutaj we Asie i mus Oklabik, tam też tam tak dużo i mamy 7 klubów, co same grają. W 7 klubach jest 350 To są na te szybkie loty. Te krótkie. Damos ten halve fond, jak się my mówi, to my tu grali ze Slemburgiem. To są 3000. A czy lotujesz też na lotach dalekich do Barcelona? Nie. To 500 kilometrów. Ile macie lotów w sezonie? To możesz grać 10-20. Tylko płacisz za każdy lot i obstawiasz. System lotowania w Belgii diametralnie różni się od tego, co dzieje się w Polsce. Oprócz normalnego programu lotowego, organizowane jest mnóstwo lotów dodatkowych, które w obecnym czasie najbardziej interesują większość dobrych hodowców. Dzisiaj mamy niedzielę, 11 kwietnia 2010 roku i gołębie zostały wypuszczone do lotu konkursowego z miejscowości Vervins. Mają do pokonania trasę o długości 176 km. Z całego oddziału poszło na lot 380 gołębi. Janek Wojciechowski, co może się wydać dla nas śmieszne i dziwne, położył na lot tylko 3 gołębie. Niestety tak wygląda lotowanie w Belgii. Liczą się tylko czołowe lokaty i do lotu wystawiane są tylko najlepsze egzemplarze. Jeszcze raz powtarzamy, w Belgii liczy się jakość, a nie ilość. Pogoda za bardzo nas nie rozpieszcza, biorąc pod uwagę fakt, że mamy dopiero początek kwietnia, a zima tego roku była bardzo surowa, nawet i tutaj w Belgii nie mamy prawa spodziewać się lepszej pogody. Z rozmów telefonicznych wynika, że gołębie zostały wypuszczone o godzinie 8 rano, tak więc możemy przypuszczać, że zameldują się u nas około godziny 11.30, o ile nic niespodziewanego nie przydarzy się po trasie. Przylot gołębi z lotu jest pilnie obserwowany przez pana Janka, jego żonę Chris i ich sąsiada, który też jest hodowcą gołębi pocztowych. Nie jest on jednak aż tak dobry w lotowaniu gołębiami i Janek żartobliwie stwierdził, że ja to gram z gołębiami, a w jego hodowli to gołębie grają z nim. Pogoda coraz bardziej zaczyna się psuć, niebo zachmurzyło się na dobre. Jest zimno, a nawet bardzo zimno. Mamy jednak nadzieję, że ptaki poradzą sobie w powietrzu. I oto jest. Pierwszy gołąb pojawia się na horyzoncie. Momentalnie ląduje i bez wahania wskakuje do środka gołębnika. Powinien to być pierwszy gołąb na oddział. Konkurencja nie dawała żadnych informacji i jest duża szansa, że będzie to zwycięzca. Do konstatowania Janek używa systemu Bricon. Jest on niezawodny i jeszcze nigdy nie było z nim problemu. Nie ma za dużo pracy, bo na loty gołębi dorosłych koszowane jest niewiele gołębi. Dopiero w czasie lotów młodych musi wykazać się swoją skutecznością. Minuty mijają bardzo wolno, oczekujemy bowiem kolejnego zawodnika.
Na twarzy Janka maluje się lekkie zaniepokojenie. Nerwowo sprawdza w gołębniku, czy wszystko jest w porządku. Po chwili jednak ptak wskakuje do gołębnika. Zasuwa wlotu zostaje za nim natychmiastowo zasunięta i gołąb w spokoju może teraz rozpocząć harce ze swoją partnerką. Ten as twój, tak? Krótka rozmowa telefoniczna z konkurencją i wszystko jest już jasne. Także i ten ptak będzie w ścisłej czołówce oddziału. Przez chwilę oczekujemy jeszcze na ostatniego zawodnika. Janek Wojciechowski przez wiele lat jest niesamowity na krótkich dystansach i także obecnie loty na dystansie 200-400 km to jego tajna broń. Zamierza jednak zacząć osiągać wyniki w lotach do 500 km i w tym celu dokupił kilka sztuk gołębi u braci Herbots przeznaczonych właśnie do takich lotów. Czas pokaże, czy zamierzenia pana Janka sprawdzą się w praktyce. Byłoby super sprawą odnosić mistrzowskie sukcesy na trasach krótkich i średnich. Marne są szanse, że ostatni gołąb nadejdzie w najbliższym czasie. Nie możemy już dłużej czekać i musimy udać się do klubu w celu otwarcia zegara i ustalenia wyników tego lotu. Budynek klubu AS nie jest zbyt atrakcyjny. Widać po nim, że sport gołębiarski w Belgii z roku na rok coraz bardziej podupada i zmienia swoją rolę. Jeszcze kilkanaście lat temu było to wspaniałe hobby, które łączyło ludzi we wspólnej zabawie z gołębiami. Dzisiaj sport gołębiarski to już profesja dla prawdziwych zawodowców, gdzie w grę wchodzą olbrzymie pieniądze i ogromna rywalizacja. Szkoda, bo stracił on w sobie to, co chyba było najcenniejsze, przyjaźń i sympatię hodowców oraz dobrą zabawę. Po rozliczeniu zegarów wszystko stało się już jasne. Gołębie Janka Wojciechowskiego zwyciężyły w tym locie, nie dając szans konkurencji. Ciekawostką jest to, że Janek Wojciechowski zwyciężył tylko 3 gołębiami, a wielki Ostone dawał na ten lot 250 gołębi i nie był w stanie pokonać Janka. To niezmiernie cieszy naszego hodowcę. Większość lotów krótkodystansowych w AS ma podobny przebieg. Janek Wojciechowski to prawdziwy fenomen w lotach sprinterskich i od lat nie ma sobie równych. Prezentujemy teraz na ekranie najważniejsze zwycięstwa Janka w 2009 roku. Wyniki, jakie osiągnęła ta hodowla, są naprawdę imponujące.